Skandal wywołany przez firmę Boeing zdaje się pogłębiać z każdym dniem. Seria skandali związanych z jakością produkcji i bezpieczeństwem samolotów tej firmy uderza w reputację tego lotniczego giganta, podsycając debatę na temat standardów i etyki w branży lotniczej. Najnowsze doniesienia dotyczące ignorowania ostrzeżeń sygnalistów oraz podejrzanej reakcji firmy na te zgłoszenia rzucają nowe światło na wewnętrzne procedury Boeinga. W ostatnim czasie opinia publiczna została zaniepokojona serią niepokojących raportów związanych z produkcją dwóch modeli samolotów: Boeing 777 i 787 Dreamliner. Sygnalista, inżynier Sam Salepur, zwrócił uwagę na to, że firma idzie na skróty w procesie produkcji, co w długiej perspektywie może skutkować katastrofalnymi konsekwencjami. Mężczyzna podkreślił, że wykryte przez niego problemy z jakością znacząco wpływają na żywotność tych samolotów. Sygnalista, który podjął się trudu zgłoszenia swoich obaw do Federalnej Administracji Lotnictwa, zdecydował się również na upublicznienie swojej formalnej skargi. Zgodnie z jego doniesieniami, problemy, na które zwrócił uwagę, nie zostały odpowiednio zaadresowane przez Boeinga. Co więcej, firma podjęła kroki odwetowe przeciwko niemu. Jak podało CNN, władze federalne prowadzą dochodzenie w sprawie tych zarzutów, próbując ustalić, czy Boeing próbował zemścić się na sygnaliście w jakikolwiek sposób. Kontekst tych wydarzeń jest jeszcze bardziej skomplikowany z uwagi na niedawne incydenty związane z samolotami Boeinga. W tym problem z Boeingiem 737 MAX 9, podczas którego doszło do oderwania panelu zaślepiającego miejsce na opcjonalne drzwi ewakuacyjne. Ten wypadek spowodował rozhermetyzowanie kabiny i przyczynił się do kolejnych przeglądów jakości i bezpieczeństwa przeprowadzonych przez FAA. Które to z kolei wykazały, że zarówno Boeing, jak i jego główny dostawca Spirit Aerosystems nie przestrzegają odpowiednich standardów produkcyjnych. Boeing, będąc jednym z największych producentów samolotów na świecie, stoi przed trudnym zadaniem odbudowania zaufania zarówno klientów, jak i regulatorów. Skandale związane z tą firmą podkreślają potrzebę silniejszego nadzoru oraz bardziej rygorystycznego przestrzegania standardów przemysłowych przez firmy, które, co by nie powiedzieć, w niektórych obszarach mają nawet monopol. To, jak Boeing poradzi sobie z obecnym kryzysem, nie tylko zaważy na przyszłości firmy, ale może również odcisnąć swoje piętno na całej branży lotniczej, popychając ją w stronę bardziej zintegrowanych i, miejmy nadzieję, bezpiecznych procesów produkcyjnych. Jestem ciekaw, jaka jest wasza opinia na ten temat. Czy lekkomyślne podejście do procesów produkcyjnych nadszarpnęło wasze zaufanie? Czy nie zmieni to faktu, że w dalszym ciągu będziecie podróżować samolotami tej firmy? Zapraszam was do wyrażania tej opinii poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności, no i oczywiście życzę wam wszystkim udanego dnia.